Witam bardzo serdecznie w 58. części Empyriona. Więc jesteśmy teraz przed rozbitym jakimś statkiem. Spróbujmy zobaczyć, co tutaj ciekawego znajdziemy. Może bym trochę podleciał, bo nie chce mi się iść dość długo. A daleko widać tu jest. Więc gdzieś tutaj zbliżę się bardziej do przodu. Dobra. Powinno wystarczyć. I zobaczmy, jeszcze to światła są, proszę, proszę, czyli mamy jakiś silnik. Czy gdzieś tu jest rdzeń, na to wygląda. Ale chyba słyszę pająki gdzieś. Przeładuj broń. To jest taki statek dość krzywo. Może włączę lampkę. Tak, dość krzywo zapakowane w ziemię. Tak, już mamy jakiegoś tutaj, o. Pająki na... Ale jakieś takie niemrawe tutaj są. Jest ich dużo, ale bardzo są niemrawe. Albo mnie nie widziały jeszcze, albo no nie wiem. Nie wiem, czy zbierać w ogóle to dziadostwo z tego wszystkiego. Czyżby tlenu im brakowało? No to wygląda, że może im brakować tlenu. I stąd tak niemrawo się poruszały. Ale podejrzewam, że w środku chyba tak dobrze to nie będzie. Tylko muszę znaleźć wejście do środka tego przybytku dziwnego. No powalczymy tym karabinem, bo chyba karabin będzie dobry. Aczkolwiek dobra by była strzelba na nich, a ja nie wiem, czy ja mam strzelbę. Chyba mam, ale w tym. W, jak to się mówi? Okej, wchodzimy. Ja, będziemy mieć tutaj... troszeczkę nieprzyjemnych gości. Okej, dobra, znam tą miejscówę trochę. Oho, tutaj można... Jest tu gdzieś rdzeń, bo wiem to na pewno, tylko już nie pamiętam dokładnie gdzie. Ale... chyba gdzieś tutaj. Tak, tylko będziemy mieć bliskie spotkania z dziadami. Tylko tyle, że mówię, że gdzieś jakoś niemrawo się tutaj... gdzieś to wszystko porusza. Aha, tu jest tak jakby wyjście z sytuacji. Tak. Nie bardzo wiedzą, co jest grane. Tak, ale będą się tak właśnie pojawiać znikąd. A sprawdzimy, bo tutaj chyba nie mogę nic zdemontować. A mogę! Czyli rdzeń mogę swój dać. Dobrze, dobrze. Mogę dać swój rdzeń. Bo jak mogę rozebrać, to mogę dać swój rdzeń. Dobra, to gdzieś go tutaj załaduję, ten rdzeń. Może tu. Co tu jest? Nie możesz umieścić drugiego rdzenia. A, czyli tak jak myślałem, jest rdzeń. Tak, tylko tyle, że tak zwany neutralny. Dobra. Strzelba. Do strzelby nie mam naboi.
Jakie te naboje? Łuska do strzelby. To mam przecież na stagu. To mogę sobie już materiały przerzucić. Jakie tutaj udało mi się zdobyć. Jeszcze jakieś paliwo mam. Jakiś nabój. Weźmy tutaj, tak, amunicja. Mamy 102. Przygotujmy sobie to, bo to będzie mocniejsze. Tak jak myślałem, jednak trzeba tutaj ten rdzeń zapakować. Ja mniej więcej wiem, gdzie jest ten rdzeń. Tylko muszę do niego dotrzeć. Chyba gdzieś on tutaj był, tak jak dobrze pamiętam. Ja, jest tam na dole. Tylko jak widać, oczywiście mamy jeszcze tutaj towarzystwo wzajemnej adoracji. No tak, to muszę tutaj jednak wskoczyć gdzieś, tylko muszę sobie dziurę zrobić. I to towarzystwo trzeba stąd. Wpadły w jakieś dziury. Dobra, z głowy. Akurat na rdzeniu się. Dobrej. Już mamy to, co trzeba. Dobra, coś by trzeba było z lodóweczki sobie zakąsić. I możemy teraz wprowadzić swój własny rdzeń. Gdzieś. No, tylko w jakimś takim miejscu bym chciał to załadować. Dobra, zobaczę, może tutaj się uda. No, nie bardzo. Tutaj mogę gdzieś załadować tego rdzenia. Tutaj mogę dać. No to go damy. I już będziemy... zaraz. Mogę sprawdzić to w ten sposób. Będzie szybciej. Dobra, mamy... No, jest parę rzeczy. I tu bezpośrednio na kanciaka. Tak, to już będzie dla mnie. No taka będę miał taką huśtawkę, widzę, co jakiś czas. Okej, lećmy dalej. Tu. Dobrze, lodówka. Kolejny kontener, to już mamy materiały. Tak. No, bardzo, bardzo ładnie. No i po co to szukać, kombinować, jak tutaj wszystko można znaleźć. Dobra, to już mam to, to już tutaj dam. Kancia wszystko. Pięć, jeden. No i materiały 2. Aha, bo to ładujemy tu, gdzie paliwo teraz. No. Player. 3. Czwarty. Piąty. Jeszcze jakiś schowek. O, proszę. Dobra, jest coraz lepiej. No i teraz co pozostaje? Zabrać tlen. Zabrać generatory. Ale jak widać, jeszcze jest coś tutaj
energii, to znaczy, że jeszcze gdzieś są inne generatory. Tak, tutaj w tych skrzyniach to już raczej nic nie znajdę, bo już wszystko wypucowałem. Dobra, lodówka. No w takich dziwnych miejscach jest tutaj wiele rzeczy. A, czyli są jeszcze miejsca, w których... O, proszę, w których są jeszcze jakieś rzeczy. Oho, więcej was nie było? Tak, od czasu do czasu się jeszcze będą pojawiać te skorpiony i pająki. Ale to już jest, że tak powiem, szczególik. A, te drzwi jeszcze mogę zdemontować, no to jasne. Ciekawe, co tutaj to świeci, bo coś tutaj podświetla. No proszę. Mamy umeblowanie. Można... O! Widzicie, czyli w szafkach jednak jeszcze parę rzeczy mogę znaleźć. W skrzyniach tylko nie znajdę już nic, bo skrzynie zostały opróżnione w ten sposób. Prosty, czysty, oczywisty. Ale jeszcze są inne urządzenia, w których właśnie te rzeczy różne jeszcze znajdę. O tak. Jeszcze jakieś pajęczaki? O, w tych rzeczach zawsze coś zostaje przeważnie. No postaram się tutaj w miarę wszystko. Zwykłe okno to mnie nie interesuje. Tu jeszcze, no proszę, jeszcze znajdziemy jakieś inne rzeczy. Zbiorniki paliwa. Flash migający, pewnie już powoli energii brakuje. No tak. Jeszcze to, tutaj mamy jakieś światło. Tak, trochę dziwny ten statek, bo on tak się bokiem ustawił. Jest trochę niewygodnie. Tak, ale wy jesteście niemrawi. Meteoryt leci. Gdzie znowu? Tam. A właściwie to nie wiem, po co to w ogóle tutaj wyłazi, jak to... Może dlatego, że ten kąt nachylenia tego statku jest taki durnowaty. To jakoś też nie mogą się pozbierać w tym wszystkim. Możliwe, że tak jest. O, jeszcze tu coś się znalazło. Dobra, bierzemy kible. A co? Teraz tu pewnie będą wyłazić. O dziwo, nie wyłażą. No i dobrze. Tak, wszystko to jest... innego kąta, innej perspektywy. O proszę, jak to jest. Ciekawe rzeczy. Dawaj. Paliwo zabierzemy.
Tak. Hipernapęd. Chyba to już tutaj będzie właściwie tyle ciekawostek. Tu jeszcze jest jakieś wejście, może tu jeszcze coś znajdę. Gdzie są? A prosto nad moim łbem. Czy tego brakowało? Dobrze, że mi na głowę nie spadł, bo bym tutaj chyba się troszeczkę przestraszył. Dobra, przejdźmy do kanciaka, materiały. Stąd puścimy. Coś tu jeszcze z materiałów nie za bardzo, jak już to produktów tutaj mamy sporo różnych. Tak. Oj god. Lodóweczka. Do lodóweczki. Chociaż to chyba w materiały powinno pójść. Ale nie będzie. W tym miejscu. No tak to wygląda. Jeszcze tu pozbierajmy co pozostało. A tutaj są jeszcze jakieś rzeczy ciekawe. No tutaj jest takie trochę. Dobra. Trochę. Aha, rampy. O, to jest za wysoko, bo zjeżdżam jak. Co to za dziwaczny dźwięk był, nie? Dobra, wszystko się nam przyda. Nawet żeby zdekonstruować to zawsze. Mostek jakiś kapitański, możliwe, że tak. Jakieś leki. Sięgnę, no nawet sięgam. Dobrze. Nie wiem, czy to są zwykłe okna. Zwykłe. No imponujący widok. Tak, gdzieś tutaj są, gdzieś się narodziły te stwory. Okej, tam jeszcze jest to coś takiego ciekawego. Nie trafiłem sobie teraz. Dobra. Dobra, nie chcę mi się trochę już tutaj. Więc o, RCS się jeszcze tu znalazł. To znaczy, ja się tak męczę niepotrzebnie, bo można by było przecież wziąć drona i dronem a byłoby prościej. To wentylator. Dronem prościej przecież pewne rzeczy jest wyeksplorować. No ale tak jest trochę lepsza immersja. Co tu jeszcze mamy? O proszę, jeszcze takie rzeczy są. Czyli to jest jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Jakiś zakamarek taki. Dobra, trzeba będzie się już stąd ewakuować w sumie, bo raczej już tutaj nic ciekawego. Dobra. O, chyba że jeszcze pozbieramy sobie takie. Takie rzeczy, bo tutaj jeszcze mamy przecież i takie rzeczy. Silniki możemy zdemontować jeszcze przecież, bo są tu silniki. To
zdemontowane silniki, nie wszystkie jeszcze, bo tutaj można sprawdzić, czy coś tędy by tutaj było, gdybyśmy... A, tu był rdzeń nasz, właściwie jest ten rdzeń cały czas tutaj jeszcze, czyli odkryłem szybką drogę do niego. No trochę kiepskie te silniki, takie tylko małe. Chyba, że było tego dużo, no to tak, to owszem, to ma to wtedy sens. O, tutaj są już jakieś mocniejsze trustery. No nie, niezły, niezły statek. Konstrukcja dosyć duża. Dobra, nie będę tu już więcej dłubał się z tym. Gdzieś tu jeszcze stwory jakieś gdzieś się pojawiły, ale to już mnie nie interesuje. Tak, tlen. Jaki tlen? Już od dawna tlenu nie ma. Można by próbować to odkopać, ale po co? Coś z materiałów jest. Jakieś rzeczy tu mam, takie drobiazgi. Reszta to produkty. Aha, już mi się nie mieszczą nawet produkty. To gdzie je dam? Do lodówki? No, lodówka ma trochę mieć, tutaj może. Teraz tak, weźmy... To przerzućmy i jeszcze weźmiemy do tego... Tu gdzie paliwo zapakujemy. No, się ślizgam jak po lodzie. Dobra. Można powiedzieć, że teren jest już załatwiony. No i dobra, teraz musimy wyeksplorować resztę planety, czy też księżyca bardziej. Co tutaj mamy? Tu kopalnie, z tej strony to wszystko mam chyba odkryte. To muszę lecieć na tą stronę. Tu jest jeszcze jakaś budowla z Iraksów, bliżej nieokreślona. Złożę, nie ma żadnych pytajników. No to lećmy, tutaj mamy jakieś zasoby. Drona, to jest martwa drona. Co jest bliżej? Tutaj zasób jest jakiś blisko. Promet. No to promet trzeba wydobyć. Dobra, drona wylądowała. Miała dość twarde lądowanie. Okej, weźmy sobie to. Jak jest w miarę blisko, to nie ma co. Dobra, promet do wydobycia. Okej. Ale może weźmiemy ten drill.
Może być to dosyć duże złoże prometu, więc oczywiście wykopię to. Właśnie zbliżam się do kolejnego kompleksu z Iraksów, ale jeszcze widzę, że tutaj po drodze mamy coś do likwidacji. Dziwne, że nie strzela. Musiałem wskazać cele, żeby dopiero to zadziałało. O, nawet sporo rzeczy, co rzadko się zdarza. Dobra, tam jest jakiś kompleks, kolejna drona. No, zobaczymy. Kolejna drona padła. Nie wiem, czy to nie będzie jakaś baza dronów. Na to wygląda, że chyba tak. Zobaczymy, gdzie najbliżej będę mógł tam się zainstalować. Jak to zwykłem robić, zanim ta baza zacznie mnie okładać czymkolwiek tam ma. Widzę, że jest tu trochę dron. Zbliżyłem się do niebezpiecznej odległości. Teraz muszę sprawdzić, gdzie mógłbym tam najbliżej się zalogować. Żebym nie musiał tyle kopać aż bardzo. Nie wiem, czy tutaj w tym dołku bym się gdzieś tutaj nie zmieścił. Zobaczmy. Oj, chyba nie jest tutaj dobry pomysł. Muszę się wycofać, bo już dość sporo straciłem energii. Chyba ten dołek się nie sprawdzi. Drona miniganowa. Już ją weźmiemy. Następna padła. No to wygląda, że tak. Kurczę, gdzie tutaj się skryć? Może tu? No to byłoby dobre miejsce nawet. Tylko jak daleko jesteśmy od tych... od tej bazy? 290 metrów. Tak, to jest baza dronów, więc będzie do... jest, powinna być dobrze chroniona. Jest dobrze chroniona, więc chyba nie będę miał możliwości bliżej tutaj podlecieć. A teraz będą nam puszczać dronów masę. Rakietowa drona tam jakaś jest, tak? Dobra, trzeba wylądować. No nie mam wyjścia. Coś mi się tutaj dostało, bo już... ale chyba nie powinno być jakichś wielkich uszkodzeń. Sprawdzimy zresztą. Już coś ładuje? Ładuje. O. No. Po coś leciał? No dawaj, od razu weźmiemy, co tam masz. No sporo tych dron tutaj było. No bliżej nie da się podejść, nie ma żadnego...
A tych dron to jeszcze leci tu ze wszystkich stron, widzę. Dobra, naprawmy co mamy uszkodzone. Chociaż tutaj pewnie za dużo uszkodzeń nie będzie, ale... O, coś tutaj się dostało mi, tak? Musiałem przeskoczyć, tak. No są jakieś drobne uszkodzenia. Dobra. Tutaj dostałem, widzę, mocno. Coś tu na wierzchu mamy. No, tutaj się dostało trochę. Oho, chyba coś żeśmy stracili. Tak mi się wydaje, że chyba lodówka padła. No chyba tak, zaraz zobaczymy, czy mamy tutaj... No, lodówkę mi rozwalili i wszystko, co w niej było, ale numer. Produkty, materiały mi padły i też wszystko, co w tym było. Produkty mam. Świetnie. No, to nie mogę sobie na to pozwolić, więc będę musiał wczytać backup. Kolejne podejście do bazy dronów. Więc teraz już nie pozwolę na to, aby mieć takie zniszczenia, bo niestety skończyło się to odczytaniem zapisu backupowego. Gdzie tutaj? Chyba tutaj mogłem stanąć w tym miejscu bezpiecznie. Chyba jakoś tak to było, ale nie pamiętam dokładnie. Zaraz zobaczymy, jak daleko jest baza dronów. 400 metrów. To trochę bliżej gdzieś byłem. Może tu. Ładują strasznie. Tym bardziej, że tych dron też tutaj jest pełno. Statek mi się tu wybroni, tylko... Tak, no ładują tutaj niemiłosiernie. Tutaj się schowam. Dobra, myślę, że tutaj będę bezpieczny. W tym miejscu. Statek sobie musi poradzić z tymi dronami. Dobra. Załaduję się, jeszcze paliwo. Tak na wszelki wypadek. Materiały. Sobie poprzerzucam, żeby zrobić miejsce. Oczywiście damy sobie jeszcze tutaj leki. Jest baza z Iraksów, to mi tylko to będzie potrzebne. No i muszę się tam przekopać. Na razie grzecznie, cicho siedzą, ale będę musiał się przekopać. Nie wiem, jak długo, dużo mam do kopania. Jakieś 300 metrów chyba. Jakoś tak. Około 300 metrów. Dobrze, jak się dokopię do tego miejsca, to oczywiście się dołączę. Podkopałem się, właśnie zrobiłem dziurę. Teraz będę chciał się tutaj dostać i przy okazji nie zginąć. Więc muszę przygotować sobie inną broń i muszę jakoś się tam dostać na górę. Już tam ich słychać wszystkich normalnie. Niesamowicie.
Dobra, wezmę sobie troszeczkę tutaj. Wypełnię temat, bo żeby mi było łatwiej tam się dostać jakoś. O, już wylazł tutaj jakiś zawodnik. Dobra, muszę, bo tutaj będzie tam dość duży opór, a mam takie beznadziejne miejsce. Mam trochę beznadziejne miejsce, jak widać. Nie mam jak tutaj tego... zbudować sobie, żeby się podkopać. Kurka wodna, bodaj jak. Ciasno gdzieś mam tutaj jakoś. Kurczę blaszka. Tu mi spadł jakiś zawodnik jeszcze. Dobra, tutaj wyłażą widzę ciągle. Ale w nogi i sprawa załatwiona. Broń jest potężna, więc... Dobra, jest szansa się tutaj gdzieś dostać w ogóle. Tu jeszcze jakiś gościu, może go zdzielę. No tak, teraz ładowanie se wymyślił, no. Ale to się długo ładuje, ta broń. Dobra. Gdzieś tu jeszcze jest jakieś działo, widziałem. Może go zdzielę, zobaczymy. Troszeczkę nie bardzo mogę... Może teraz. Dobra, padł. Muszę teraz tak, podleczę się i tutaj wskoczę. Widzę, że tutaj się trochę dzieje. O kurczę, ile tutaj tego jest. Kto by pomyślał, że to jest taki... taki... aż ten. No tak, to jest baza dronów, to... Tutaj będą... Dobra, muszę zejść, bo mnie rozwalą. Ale ich tu jest, kurczę. No szybciej się ładuj. Ja pierdykam. Strzelam trochę po tych ścianach, żeby się czasem... energia bazy nie zaczęła regenerować. Ale tutaj normalnie ich było. Są jeszcze? Są. O kurde! Ja cię sunę. Nie, to było normalnie... Tutaj jest ich zatrzęsienie, ale dobra, damy radę, tylko... Nie spodziewałem się takiego oporu. Nie wiem, czy teraz zdążę uciec. No, za pierwszym razem nigdy się nie zdąży uciec. Masakra. Ale już baza jest tego, praktycznie już energii nie ma, bo została zneutralizowana, więc jest szansa to... Dobra, nie jestem tak daleko od tej bazy. Zobaczmy. I tutaj mamy baza dronów 116 metrów. No trochę muszę podkopać temat. Ale damy radę. Nie, no to baza to już jest zdobyta, tylko po prostu wpadłem w pułapkę. Nie spodziewałem się takiego najazdu, takiego ataku mocnego. No i teraz znaleźć tylko to wejście, które sobie wyryłem. I będzie ok. Ok, dobra, wejście udało się znaleźć dość szybko. Teraz tylko nie dać się pozabijać. Tak, tylko no tak nie do końca się udało, bo muszę jeszcze sobie tutaj zrobić dziurę. Dobra, już ich widać.
Co panowie? Zdrowie na budowie, co? Tak, no muszę ich wytłuc wszystkich, nie? Bo teraz też ładowanie, on też chyba ma ładowanie. Jak ich wytłukę, to już potem... Dobra, następni. No i się tam respawnują cały czas i dlatego tak ciężko jest. Dobra, pozbieramy co tam zostawili dla mnie. O, nie zatłukłem go. To miał farta, ale kurczę, przywalił mi ładnie. Dobra, wezmę sobie tą apteczkę regeneracyjną. No ciężko, ciężko tu jest, widzę. Jeszcze mam tak niewygodnie, żeby tam się dostać. Dobra, zróbmy tutaj. Co, następny zleciał? Żywy? Czy martwy? Tam jest martwy. Dobra, kurczę. Ile ich tam jeszcze jest? Następny zleciał. No niestety to będzie bardzo... bardzo mocno pilnowane, widzę. Jest bardzo mocno pilnowane. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Chyba już tyle. Dobra. Weźmy się tutaj chyba na razie mam opanowaną jako taką sytuację. Dobrze. No jest tutaj, jest tego wszystkiego. Teraz trzeba będzie poszukać. Tu jest kolejne. Dobra, muszę się leczyć tutaj na okrągło, bo jest ciężko. No ale bazy dronów zawsze były trudne do... Tym bardziej, że z taką bazą dronów się... nie walczyłem, więc tutaj tak naprawdę to nie wiem, gdzie co jest. Kurczę, wszędzie są działa, wszędzie. Dosłownie na każdym kroku. Nie zdziwię się, jak tu jeszcze nad drzwiami będzie co. Tak, będą mnie poszukiwać. Przeładowywać trzeba ciągle, bo... No, tu będzie sporo fantów, tylko muszę to zdobyć. Dronów tam się narobiło. Nie wiem, czy mój statek to przetrwał. Może przetrwał, no. Dobra, idziemy następną dziurę przepatrzyć. O! Gdzie jeszcze będzie? Tu, a jak? O, jak szybko biegł. Aż mnie wystraszył trochę. Kurde, koleś. Szukaj tutaj rdzenia teraz. W kiblu nie ma nikogo.
że w kiblu będzie rdzeń. Tlen. Nie mogę. Nie dadzą mi się dotlenić. No dobra. Nie jest najgorzej. To z niego wziąłem, co było, wziąłem. Szukamy kolejnych drzwi. A może... A może ja tutaj nie powinienem w te rzeczy tu wchodzić, bo tutaj tak naprawdę to gówno będzie. Chyba tutaj do góry to będzie. Chyba tam się muszę udać. Bo tak to będę musiał stoczyć miliony walk z tym dziadostwem. O kurcze, jakie to wysokie. Ja cię pierniczę. Oho, 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 ale ich... Słychać ich niesamowicie. Ciekawe, co się tak rozwala. Czy się rozwala mój ten, czy... Kurde, ale ich tu jest. Zepsuł coś. Właśnie, jest ich tu jeszcze. No co dla tatek? Kurczę, blaszka, ale tu jest za dyma. Ja kręcę. Chyba tam mój statek zestrzeliwuje te drony i stąd te dźwięki są, ale... O kurczę, ile ich tu jest? No nie, ja ciągle się muszę leczyć po prostu. Nie da rady. Rozwalili windy. Dobra, następny z głowy. Następny z głowy. O, trochę ich tutaj... Normalnie tutaj jest jak w ulu. Dobrze, ale póki co na razie opanowana sytuacja. Skąd nie ktoś tam wali? Przez ściany mnie tłuką. Muszę jak najszybciej znaleźć ten rdzeń, bo... Bo nie wyruba jest normalnie. To mnie chyba tukło. Przez ścianę. Wielka baza, ale
coś mnie palnęło. To ładowanie to jest masakryczne. Dobra, szukajmy dalej. O, tu jeszcze nie wziąłem, tak? Deadly. No to jest dosyć spory. Tu jeszcze jest do góry. Ja cię kręc. Tu w dół, tam do góry. No gdzieś muszę znaleźć ten rdzeń, no. A te są szyby. Może tutaj coś będzie, no. Tu jest wyjście z sytuacji. Ja pierdykam. No nie, gdzie ja tutaj znajdę ten rdzeń, to nie mam pojęcia, ale... Kurde. Jest tego dziadostwa tutaj. Zawsze mają 100% celność. To jest zadziwiające. Nie da się przed tym uciec. Ile was tu jeszcze będzie? Nie mam pojęcia. Ale jest was tutaj za dużo. Za dużo. Zdecydowanie. Nie zgadzam się na takie coś, ludzie. Okej, trochę leków się zdobędzie, innych takich historii, ale co jest znowu? Działo. A jak? Kurczę, kiedy on się tu pojawił? Tu jest po prostu regularna bitwa. Tu się nie zdziwię, jakby był, ale nie ma na szczęście. To też nie wiadomo, czy gdzieś tam nie będzie tych. Żeby jakieś działanie ściągnął gdzieś. Skurczyk na cię, masz. O nie. No to tego na pewno nie przeżyjemy, ale... Patrz ile ich tam jest. Jak mrówek. No gdzieś musi być tutaj dojście do tego rdzenia, tylko że muszę znaleźć drogę. Kurczę, blaszka. No i leczenie, tylko leczenie na okrągło, no nie mam wyjścia. Co jak co, ale ta baza dronów jest piekielnie trudna. To jest tą drony chyba startowały. Tam jest jeszcze jakieś... Dobra, tutaj to... Tu jest... Aha, to jest tak jak tam było na dół. No dobra, zobaczymy tutaj jeszcze. Jak to, gdzie to... Gdzie? Kurde, gdzie ja spadłem? Dobra, na szczęście spadłem w jakieś miejsce neutralne. A tam jest jeszcze zjazd. Ja nie wiem, czy tam tutaj nie będzie tego rdzenia. Być może tak.
bo jest ich tutaj dużo. No podchodzić tutaj wszyscy po kolei. Dobra. Trochę mam niewygodne celowanie, ale dobra, damy radę. Tak się ustawimy. Nie widzą mnie na szczęście. Okej. Podejrzewam, że to jeszcze nie koniec. Że to jest preludium. O, można z tej odległości. O, rakieciarz był. Widzisz. Z tej odległości możemy tu pozbierać co nieco. Drugi rakieciarz był. Kolejny rakieciarz był. Sami rakieciarze tu byli. Praktycznie. Dobra, tylko teraz pytanie. Nie wiem, gdzie ja tutaj wyszedłem. W jakie miejsce. Ale na razie jest opanowany temat. Tu jest na zewnątrz, to nie. Też na zewnątrz. Pójdziemy w tą stronę, może tutaj. Aha, tu jest wyjście wszędzie na zewnątrz. Ktoś mnie śmignął. Skąd? Cholera jasna. Dobra, muszę coś zjeść, bo widzę, że tutaj trochę długo walczę. Tak, wiem, wkurzeni są i to strasznie, bo im bazę właśnie likwiduję. Ale trzeba przyznać, że jest tutaj. Czyli tam rdzenia nie było. Oj, trochę mi zejdzie szukanie tego rdzenia, widzę. W tym przybytku. Zaraz, tutaj jesteś, tak? To zaraz zneutralizujemy to. Tak jest, dobra. Gdzieś tutaj oni mają jeszcze jakieś. Tylko jak się tam dostać? To czy tak, tutaj nie ma nic. Te drzwi na zewnątrz, prosto w paszczę zadymy, nie? Dobra, tutaj widzę, że nic tutaj, ani z tej strony, ani z tej strony. Tutaj już wszystko roz... Chyba tak, tutaj wszystko rozkminiłem, tak. Już się troszkę gubię, ale... Tak, tutaj trochę się działo. Teraz tak, nigdzie tej drzwi nie ma. To jest ciekawe, że tutaj nigdzie drzwi nie ma. A tutaj za ścianami ja słyszę, że coś tam jest, ale nigdzie tej drzwi nie ma. Dobra. Zobaczmy do workshop. No niestety muszę pójść w te miejsca chyba, bo... O, już jest. Już jest Wajza. Niestety muszę po kawałku to neutralizować, bo nie mam wyjścia, no. A, już. Dobra, tam to zlikwiduję. Kurczę.
wszystko im rozwalę. No ale gdzieś musi, gdzieś to musi być, tu nie ma dyskusji, że jest na pewno, tylko pytanie gdzie ten cały rdzeń. Całą obronę im zlikwiduje, a rdzenia jak nie widzę, tak nie widzę. Gdzieś słyszę towarzystwo. Tutaj tędy wszedłem. Mess hall. Tutaj chyba byłem. Tak, tu chyba tu byłem. Tak. Chyba już wszędzie byłem. Ale chyba tutaj nie byłem jeszcze. Nie byłem tutaj. Inżyniering. Tu nie byłem. Pokój inżynieryjny. No, być może jest szansa, że to tu będzie. Ok, tylko będą tu działa nawalony. Jest kor. Dobra, mamy rdzeń. To niepotrzebnie tam się mordowałem u góry. Ok, tylko muszę działa zlikwidować. I zaraz rozwalamy rdzeń. Można też i generator rozwalić, będzie też zadziała. A wtedy będzie łatwiej. Chociaż nie wiem, czy ten generator jest do... Czy wyłączy całą bazę, czy też nie. Chociaż to jest wielki generator. Poziomu trzeciego to być może tak być. Shields. Są i tarcze, widzę. Nie wiem, jak długo by trzeba było w to prać, żeby to rozwalić. Co będzie łatwiej rozwalać? Zaraz zobaczymy. A, tędy się przebijemy. Do rdzenia, bardzo dobrze. To lutujemy. Ale tutaj jest... A może tak go rozwalimy, bo tutaj jest niby jakiś taka osłona, ale ona jest beznadziejna. Pozamiatane. Ok, baza została zneutralizowana. Więc cóż, w następnym odcinku będziemy ją szabrować. Więc do zobaczenia i z Bogiem.